bardzo szybki, najlepszy teraz na rynku, mi się wydaje przynajmniej. Jaka jest jego cena? Wysoka, bardzo. Czyli? Bardzo, bardzo, bardzo wysoka, bardzo dobrej klasy samochód. Czyli można powiedzieć, że woź bile przekazał w tym sprzęcie. Dużo. Ja ceny na umowie nie mam. Aha. Cena rynkowa wyżej 1 000 000 zł. Aha. I co można na tym zrobić, proszę Panią, że to takie czas? Identyfikujemy drobne ustroje i to jest kluczowe w tym wszystkim, że identyfikacja jest bardzo, bardzo szybka. Znaczy po prostu to jest moment od nałożenia na płytkę drobnoustrojów, jeżeli wszystko wychodzi, przychodzi kontrola jakości dla jednego drobnoustroju. No ja dzisiaj, słuchajcie, zrobiłam 24 drobnoustroje i od momentu włożenia płytki do końca nie minęło 3 minuty, 4. Samo przygotowanie płytki i ocena trwa zdecydowanie więcej niż wykonanie badania. I dzięki temu co to przyspiesza? Dzięki temu przyspiesza diagnostykę. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy hodowlę drobnoustrojów i w tradycyjnej metodologii oznaczenia identyfikacji drobnoustrojów my musimy zrobić określony test. Wszystko jedno, czy to jest automatyczny, czy to jest półautomatyczny, ale przez to, że to są przeważnie badania biochemiczne, wymaga to czasu i to trwa od 16, czasami do 24 godzin. Więc my identyfikację mamy dopiero po 24 godzinach. Wtedy oceniamy, czy to jest patogen, czy nie patogen. I następne 4... Się liczy się czas! Czas! A przy następne 24 na oznaczenie wrażliwości. W tym momencie ja mam w ciągu, no powiedzmy, tych 15-20 minut od tego, że mam wyhodowaną bakterię, robię identyfikację i informuję lekarza, co wyrosło. W przypadku właśnie zakażeń ogólnych, sepsy, kiedy no, ważna jest każda minuta, może minuta, ale godzina. I wprowadzenie odpowiedniej terapii jest kluczowe w momencie, kiedy lekarze wiedzą, co dokładnie jest. Oni są w stanie podać taką terapię, która jest wysoko prawdopodobnie skuteczna.